Siema, z tej strony Pacol i w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś yy, dziwnego, co wydarzyło się w sklepie, czyli mamy skin Bambika, który jest jednym z najdrzadszych skinów, jeżeli chodzi o skiny sklepowe, nie oczywiście Renegade Raider i tak dalej i tak dalej. Ten skin Bambika był w sklepie, nie licząc dzisiaj, tylko raz, czyli 22 marca 2018 roku. Był to podajże drugi sezon, chyba, albo pierwszy. Wydaje mi się, że pierwszy. Nie jestem pewien, chyba drugi sezon to był. Okej, okay, to był drugi sezon. Był ten skin tylko raz, jest on za 800. Jest to zwykły bambik y, afroamerykański. Żeby wiecie, nie denerwować YouTube'a. I jest to skin za 800 faudolców. Skin słaby, bo to jest zwykły bambik, wiecie, jak to jest. Ma tylko żółtą chustę. Y, takie brązowo -cie ciemny brąz, jeżeli chodzi o cały Skafander. Ale to jest skin mega, mega rzadki. I są jeszcze tylko i wyłącznie dwa skiny, które są bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o bambiki. Jest to Tracker i Ranger, czyli takie skiny, które mają skafander żółty. I te skiny możecie zobaczyć sobie w linku w opisie. I teraz tak, mamy nową emotkę. To jest słaba za 200. Ale ona jest fajna, no, jeżeli chodzi o do nagrywania filmików jakieś na powtórek, powtórki i tak dalej. E, Bugblingi no to oczywiście wszystkie do niego będą pasowały, bo to jest zwykły skin. Zwykły skin za 800. To co wam się podoba, to możecie sobie ustawić do niego. I teraz tak, jest to mega, mega rzadki skin. I co to nam udowadnia? To, że Epic Games wraca z rzadkimi skinami. Czyli wraca nam rzadkie skiny w sklepie i to jest yy, fajne według mnie. Mamy skina za 800, który był tylko raz w sklepie, który jest mega 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 rzadki. Skin, który pojawił się dzisiaj, kosztuje 800 faudolców. Pojawił się pierwszy raz, powtarzam to drugi raz, pierwszy raz się pojawił 22 marca. I teraz, tak, jak on wygląda w grze, już wam pokazuję. Według mnie, skin warte uwagi dla osób, które kolekcjonują skiny, ale nie warte uwagi dla osób, które chcą skiny kupować, żeby mieć fajne skiny, bo ten, ten skin nie jest fajny. To nie jest fajny skin, to jest zwykły skin. I wziąłem katanę jak zwykle, Sławki mam odłożone, bo się ładują. No to jest zwykły bambik, tylko ma żółty skafander żółty pasek i ciemnobrązowy ciemno skafander. To jest wszystko co mogę na ten temat powiedzieć. Jedyne co macie na uwadze to to, że ten skin był tylko raz w sklepie, teraz się pojawił drugi raz, są jeszcze dwa skiny. Tak samo jak wcześniej mówiłem, ranger. Czyli żółty bambik, który ma mm, te blond włosy, ten bambik z blond włosami, tylko ma żółty skafander I tracker, który to jest taki meksykaniec, jak to mówicie Meksykaniec, też ma żółty skafander I to są dwa skiny, które jeszcze się nie pojawiły w sklepie po raz drugi, pojawiły się tylko raz I ten skin pojawił się drugi raz, więc według mnie dla osób, które kolekcjonują skiny, yy, przepraszam, które kolekcjonują sk skiny Trzeba go kupić Kosztuje 800. Zwykły Bambik. Czy tryhardowy? No nie wiem. No to, to jeżeli tryhardowy, to można zwykłym Bambikiem grać. Więc wiecie o co chodzi. Fajny skin. Dla, do kolekcji. Tylko tyle. Dla osób, które chcą mieć fajne skiny, to nie jest fajny skin. Fajny skin do kolekcji. Ja kupiłem. Muszę go mieć ze względu na to, że był tylko raz w sklepie. Nie wiadomo, co teraz Epic Games planuje. Według mnie Epic Games wróci. Zwróci nam wszystkie skiny, które były w sklepie. E Renegade Raider i ten drugi facet w kasku nie wróci raczej. Tak mi się wydaje. Skiny z karnetu raczej nie wrócą. Ale skiny, które były w sklepach, według mnie wszystkie powrócą, więc e to mamy. Na ten dowód mamy Skulltruppera i właśnie tego skina w tym momencie. Ok, w takim razie tym skinem, buglingi już pokazywałem, więc tym skinem ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy po Stoka. Do zobaczenia, cześć.